W pytaniu na śniadanie towarzyszą nam labradory, również te labradory wysokiej klasy specjaliści. Pani Jolanta Kramarz ze swoim przewodnikiem Redem to jest tylko wycinek pracy tego, co potrafi Red. Proszę zobaczyć, przyprowadza swojego właściciela, właścicielkę do kanapy, pokazuje miejsce, na którym może usiąść osoba niewidząca. Witamy Pani Jolanto. Dzień dobry, witam serdecznie. Raz, że to piękny pies, a dwa, niezwykle mądry i możemy być pełni podziwu dla mądrości labradorów, psów, przewodników. Pani Jolanta Kramarz, założycielka Fundacji Wismajor, walczącej o prawa niewidomych, ale też i o prawa psów niewidomych, psów przewodników. To są zwierzęta, które często, można powiedzieć, każdego dnia ratują Państwu życie. To są takie zwierzęta, które bardzo ułatwiają nam aktywność, pomagają w poruszaniu się, bo z białą laską możemy wszędzie dotrzeć, ale to jest dosyć duży wysiłek, a pies po prostu widzi. Pani Jolanto, teraz po prawej ręce Pani ma swoją głowę złożoną u Pani nóg. Red, czy on może się odwrócić, żebyśmy tego bohaterskiego psa zobaczyli? Redziku, jego piękną mordę. Stój. Proszę zobaczyć, to jest Red. Pies fantastycznie wyszkolony. Bardzo dobry pies. Pies, który jest w pracy, bardzo dużo pracuje, ale on do tej pracy podchodzi z ogromną radością. Tak, rzeczywiście Red uwielbia pracować. Czasami nawet naciąga mnie na jakieś dodatkowe przejścia, w tym sensie, że jeżeli ja w porę nie powiem, że na przykład skręcamy, to on chętnie wybrałby się na dłuższą pracę. To niesamowite zwierzęta. Jakiś czas temu bulwersujące informacje.